Witam, witam, dzień dobry. Niech nas na śniadanie zjedzą bobry. Z tej strony RPG Nerdo, a to jest kolejny odcinek z gry Kingdom New Lands. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj zabierzemy się za parę dość ciekawych rzeczy. W sumie to jeszcze nie wiem, za co się zabierzemy. Jeśli ma być z wami szczery. No ale... No się zobaczy. Teraz już mam dla was informację. Mam nowy procesor. Więc... Zapewniam was, że... Wszystko będzie działać płynniej. Pewnie już zauważyliście, że wszystko działa naprawdę o wiele lepiej. No, nie wiem, czy o wiele lepiej, ale przynajmniej choć trochę, nie? W każdym razie popłacimy trochę jemu. Kupiliśmy nowy procesor i teraz wszystko śmiga jak należy. Pozostaje tylko nabyć chłodzenie prawidłowe. I wszystko powinno być w porządku. Tak mi się wydaje. No tak, zapomniałem o tym. O nie. Wciąga... To jest chyba krwawy księżyc, jeśli się nie mylę. A chyba nie mam defensywy przygotowanej. Słabo. Zrekrutujmy łucznika. I zobaczmy, z której strony nadejdzie atak. W sumie wydaje mi się, że to nie jest ważne, z której, bo i tak wybronimy, ale to jest w końcu krwawy księżyc. Więc trzeba uważać. No już idą. Dziadostwa. Nie szkoda wam amunicji? Nie lepiej poczekać, aż oni wszyscy przejdą? No ale dobra. Tutaj już odparte w sumie. A z drugiej strony? Nie, z drugiej strony chyba nie będzie, bo nie ma portalu. No i dobrze. Przeżyliśmy noc. O, zredukowali nam mur. No, nie powiem, żeby to fajnie wyglądało, ale... No dobra. Wyślijmy atak. Zapłaćmy mu kasę. Lubię muzykę w tej grze. Naprawdę jest zarąbista. Teraz dopędźmy tych wojowników. Bo coś mi się wydaje, że ten rycerz nie ma żadnego HP. A bez HP rycerz jest słaby. Pewnie, że nie ma. No. Teraz jak już jesteś na pełnym wyposażeniu, będzie ok. To jest łucznik. Dobra, damy im ulepszenie. W sumie czemu by nie zrekrutować sobie nowych?
gości. W końcu obrony nigdy za wiele. Nażryj się. Tak więc załatwiliśmy nowiutki ten. Procek. No i będzie wszystko ok teraz. Jedyne co pozostaje to chłodzenie załatwić. Oni już zniszczyli ten portal? Jasny gwint. Niemożliwe. Wy już ich tam posprzątaliście? Nie, bez przesady. A jednak. No to kupimy sobie ulepszenie. No śpieszcie się, śpieszcie. Możemy oczekiwać silnej kontry. Oby nie, ale... Nie oszukujmy się, na pewno będzie silna kontra. No to rekrutujemy więcej łuczników. I czekamy. Kto wie, co się stanie. A, jakieś HP stracił. Pytanie, czy ten kontratak w ogóle nadejdzie. Tak, nadejdzie. No idą te. Moje ulubione normalnie. O, rety. Możecie je zestrzelić? O kurde. Niedobrze. Bardzo niedobrze. O rety. A, rycerz się wycofał. Dobra. Już myślałem, że go straciłem w sumie. Co szczęście nie. Jeżeli chcę następny atak wykonać... to chyba będę musiał trochę zmienić działanie. Z całą pewnością. Zrekrutować paru tych nie zaszkodzi. Zastanawiam się tylko, co nam następne na drodze stoi. Najedz się. A. Dobra. Dobra. Pojęcie jakieś mam, co zrobić. Tylko muszę...
to odpowiednio wykonać, możemy się nie obawiać kontrataku. Chociaż w sumie nie. Jak ja tak postąpię, to... Wybaczcie, że tyle chrząkam, ale coś ostatnio niezbyt zdrowy jestem. Muszę się zapomnieć czasami. Za szczęście te latające dziadostwa nie zdołały nam nikogo ukraść. To świadczy dobrze o naszej zdolności do obrony. To bardzo dobrze świadczy. Nie wiem, czy wysyłanie... kolejnego ataku jest dobrym pomysłem. Nie chcę, żeby nas zrównali z ziemią. Wiecie co? Trzeba podjąć ryzyko. Czasami. Jeszcze jeden rycerz by się przydał. Który zorganizuje obronę w miarę. Tylko że ci łucznicy jego... trochę się oddalają, więc nie wiem, czy nie spartaczyłem trochę sprawy. No. A niech będzie. Będę tego gorzko żałował. Coś mi mówi, no ale najwyżej, w najgorszym przypadku będę musiał to odrobić i tyle. Nie wiem, czy to jest, nie, to chyba nie będzie zbyt ekonomiczne, jak to zrobię, jak odnowię bonus teraz. Pamiętam wam, że za każdym razem, jak słyszę ten dźwięk, ten wf, taki, czy coś, to mnie aż dreszcze przechodzą. Nie, serio. Bo wiem, że po moją skórę nadchodzi lańsko i to harde. To jest naprawdę trochę takie creepy. Takie ciarki na plecach robi. Ten mur powinienem ulepszyć. No ale teraz już za późno trochę na takie zabawy. Więc jeżeli już, to chociaż przygotujmy sobie linię obrony. Taką dobrą. Mam nadzieję, że ten rycerz i jego ci wrócą dość wcześnie, bo teraz są całkiem daleko.
Zdążą, widzę. Tylko dwóch łuczników ci zostało? Nie, ma chyba trzech. Tak mi się wydaje. No ale... Jesteśmy gotowi na bitwę? Chyba. Tylko nie polec teraz, w tej wojnie. Dzięki, dzięki. Przydałoby się ulepszenie do murów, żeby nie padły. Jeśli ten kontratak w ogóle nadejdzie. A, idzie, idzie. I to silny. Jeżeli go nie wybronię, to będzie źle. No, idą już dziadostwa. Ale bronić się to oni umieją. Jak przyjdzie co do czego. I to mnie cieszy. Łupcie tą artylerią. O, o. Przebili się. Przebili się, ale polegli. Co to miało być? Nie wiem, ten koń jakiś dziwny jest czasami. Odbudujcie ten mur. No to jest to już trochę za późno w noc, żeby się za to zabrać, no ale... Właśnie, jak tam u was z ludziskiem? Bo... U mnie w miarę dobrze. O procesorze już wam mówiłem. Tak więc postaram się nagrywać w lepszej jakości. Jako, że teraz już mogę nie mieć klatkowania takiego. A wcześniej to nie uwierzycie, jak mi to tak ścinało czasami. A to jest tylko Kingdom New Lands. Zamawialiśmy chłodzenie, to też mówiłem. No i się okazało, że też nowy komputer, który zamówiliśmy, trochę nazamawialiśmy ostatnio, to ten nowy komputer, który zamówiliśmy, okazał się być w porządku, tylko że jeden problem. Zasilacz okaże się być szrotem i przez co nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniego napięcia do... procesora, kiedy przychodzi do cięższych gier takich. Co w sumie jest dziwne, bo... Bo gra, która... No, Paladins, nie? Powinna być trudniejsza teoretycznie do odpalenia. Okazuje się, że komputer sobie z nią poradzi. Za to nie poradzi sobie z odpaleniem czegoś takiego jak ten. Jak to się zwie? League of Legends. Nie wiem w sumie, na czym ten błąd polega, no ale... Dobra, myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. No, jak widzicie... Sprawy zaczynają się trochę komplikować, ale powinniśmy dać radę. Póki co, no, do następnego razu. Cześć.